No, kochani, mamy godzinę 10:53 i zobaczcie, piątek przyszedł. I co, będzie by się pusie ganiał, do kanału zaglądał i przyszedł na moje chrupki tam. Siedzi, lustruje teren. Patrzy, od czego by tu zacząć. Oho, idzie. I gdzie on idzie? Ha. Przyszedł na chrupki moje. Przyszedł na moje chrupki, które ja tam nasypałem. Cofał się. A gdzie on pójdzie? A, poszedł tam do kanału zaglądać, gdzie pysia pusia jest. Chłopusiach z tego piątka jest. Gania moje koty. On gania moje koty, a ja jemu kota pogonię. O. Czeka, żeby któregoś pogonić. Który mu się nawinie. O, Romeo tutaj. Jakieś ptaszka. Zaczyna polować. Się czai. Gdzie on tu widzi? Gdzie on tu widzi jakiegoś ptaszka? Nie widzę. A, jest! A, pofrunął. Pofrunął. A, to widział. A piątek siedzi tam. Zobaczymy, co on wykombinuje. Piątek ma taką koloratkę, taką opaskę białą dookoła szyi, na grzbiecie też. Potem go można poznać. Tylko nosa ma białe. Aha. Leci. Romeo tutaj. Piątek tam, Romeo tu. A pysi pusi nie ma w kanale chyba, bo ją wołałem, nie wyszła. O, Gacuś, Gaculku, idźuś, chodzi za mną, Gaculek. No, zadomowił się na mini osiedlu, już w piwnicy rzadko bywa. Chyba, że są większe mrozy. Co, Gacuś? Oj. No. A, dostawa, Rojan. Rojan nam coś przywiózł. Na kuchnię. Co, Kiciulku? Co, Gacuś? Gacuś to jest bardzo rozmowny. Bardzo dużo gada. Takie gaduła,
Gacuś to jest taka gaduła. Gaduła, że hej. Nie, gaculku? Ach, kiedy ci tą opaskę powinien zdjąć, ona już jest nieaktywna. Czekaj. Musiał wziąć nożyk ci przeciąć. No, ona tutaj jest też. To zapięcie, ale to ciężko się wyciąga. Ja ci przetnę ją. Zaraz. Skończę filmować, to ci przetnę. A Romeo tutaj siedzi. Romeo siedzi, a gdzie Piątek? Romeo, widziałeś Piątka? Co? Widziałeś Piątka? Nie widziałeś? Tu jest Piątek. Tutaj gdzieś. Zaraz zobaczymy. Gdzie on się tu... Romeo, bo on cię zaraz pogoni. Zaraz wyskoczy jak Filip z konopi. O, jest to. Jest. Jest. Piątek! O. Chodź, Piątek, kicia! O, uszy postawił. Idzie. Poleciał. Ale gdzie poleciał? On lubi chodzić na łąkę, tam na polowanie na myszy. Tylko kapliczki jest, tam jest wejście do kapliczki. O, i poszedł, i tak chyba. I tak chyba poszedł. Gacuś. A Piątek będzie tutaj, go zobaczymy z drugiej strony. To zaraz wyjdzie. Coś poleciał do kanału, bo pusi. Zaraz zobaczymy. Gdzie ten Piątek poszedł? Tutaj powinien się pojawić. Z tej strony. No, wygrabili chłopaki. Romeo leci. A ja patrzę, gdzie jest Piątek. Filmuję Romeo, ale patrzę, gdzie jest Piątek. Nie widać Piątka. Czyżby nie wyszedł za winkla? Altaneczka. Chłopaki mają gdzie usiąść. W karty. Na papieroska. No jest, o, idzie Piątek. Idzie. O, zobaczył mnie. Nie zobaczył mnie. O, idzie tu. No, bo tam Piątek jest. Bo się spotkasz z Piątkiem. Muszę zmienić baterię. No, baterię wymieniłem. Romeo tu jest.
piątek był gdzieś tutaj, w pobliżu. A jest tam. Siedzi. O. Siedzi. Ja wyjdę tutaj. Stromeo. Zobaczymy, zaraz wyskoczy do Romea, jak go zobaczy. Patrzy, widzi, że tu Romeo jest. Romeo, a ty widzisz piątka? Nie widzisz. On tu jest. On ciebie obserwuje. I co, zaatakujesz Romea przy mnie, czy nie? Czy się boisz? Piątek. A Romeo gdzie? A Romeo tutaj. Oj. O! Lusia! Lusia, kicia! Kiciulka! Kicia! Niunia! Lusia! Kicia! O, zobaczyła Romeo. A Romeo ją. W pokoju tu luzem chodzi, nie? Ale też ma oczy takie jak moja Niunia, takie orzechowe. A tam piątek siedzi pod tym. No wiem, bo piątek to te, razem się zmienił. Tak? No. Bo wiesz, jak teren jest, to ona się boi. Nie, ten wygania, wiesz? Broni swojego tego. Terenu? Ale nauczyłeś ją na smyczy. A tak się boisz ją puścić luzem? Bo wiesz, samochody są. No. Bo ona się boi samochodu. Proszę. Lusia. Poszło. Ale spotkanie. Widziałeś Romeo? Lusię żeśmy spotkali. No. Pan Piątek bohater, co? Piątek i co? Kicia? Nie atakujesz już? Patrzy tylko. Idź. A Romeo tu. A on, o. A on się skradł. A ty myślisz, że ja ci pozwolę? Ty myślisz, że ja ci pozwolę? Co? A ja ci nie pozwolę wcale. Ja ciebie pogonię. No. I co ty myślisz? No? Bohaterze? Chodź tu.
Chodź tutaj. No. No, ja bym chciał gonić Roma. To tylko raz tak pozwoliłem mu. Chodź, Roma. Chodź. Jestem Franek Kimono. Ciałem cię zasłonię. Chwyty judo. Ćwiczyłem razem z, jak to tam było w tej piosence, King. Chodź, Roma. I on tak siedzi tam pod tarasem. Gdzieś tam siedzi i patrzy. Tam jest. Chodź, idziemy. Romeo. Chodź, Kiciuś. Śnieg tu jeszcze ostał się. Nie, Romeo? Ile śniegu? A Piątek tu siedzi gdzieś pod tarasem. A jest, jest. O, idzie, idzie tutaj. Jest. Za bardzo nie widać. O, jest tutaj. O. Romeo uciekł tam. A Piątek tu uciekł. Chodź, Romeo, chodź. A jednak próbował dopaść go. Chodź, Romeo. Chodź, Kiciulku. O, Romeo się zjeżył. Zobaczcie. Zjeżył się. Ale skurdal. Jednak wykorzystał. A, poszedł tutaj. O. Siedzi za winka, patrz. Czeka. Czeka na Romeo. A tam Gacuś. Do niuni, do tej pysi pusi. A ten zobaczcie jaki. Chodź, Romeo. Jak czeka. Na Romeo. Chodź, Romeo. Chodź, Kicia. No. Tutaj. Gacuś. Siedzi. A Piątek tu. 10 metrów ode mnie. Aha. A kombinuje, jakby tu pogonić. Romeo go omija. Poszedł tam bokiem. Na chrupki, które nasypałem. Gacuś go zobaczył.
Oho. Gatu się wycofuje. To miało też boki. Oho, już chcesz atakować? Już chcesz atakować? Łobuziaku? Tu się schował, zawsze pod ten podjazd się chowa. Gdzie on jest? Gdzieś tam dalej, a tam jest, o. Poszedł. A Romeo jest tam koło działu. A ten tu. Gdzie on tu się schował? Jest tutaj. Piątek. Piątek. Wie. Chowa się za murkę. Myślę, że go nie widzę. No dobra. Ale nie pozwoliłem mu atakować naszych. No jeszcze trochę Romeo masy zdobędzie, jeszcze więcej, spoważnieje, to mu łomot będzie robił, nie Romeo? Kiciulku, co piątek chciał cię pogonić, tak? Nie? No. No i tak, pochodzili. Nie, Romeo? Gacuś jest tutaj. Jest Gaculek. I ciotka. Ciotka, Kicia! Kiciula, gdzie idziesz? Idzie. Swoimi ścieżkami idzie. No dobrze. To byliśmy. Zwiedziliśmy. A, to zaraz ci przetnę tą obrożę. Zaraz ci przetnę. Już kończę i filmowanie i ci przetnę. Zaraz ci przetnę, kiciulku.